z reguły to jest ta tendencja właśnie taka, kolor bardzo jasny, bardzo biały, często aż nie do końca naturalny, ale to wiadomo, jest, wynika z tego, że gdzieś tam stoją na szkle ekranu i chcą, żeby ten uśmiech był jak najbardziej hollywoodzki, prawda? I no i takie są tendencje ogólnie światowe. To nie jest, że to są gwiazdy tylko w Polsce, tylko ogólnie na świecie. Osoby, które gdzieś tam są na pierwszych stronach gazet, w telewizji, zawsze dążą do perfekcji. Stąd pomysł tutaj na to, żeby te zęby były śnieżno-białe, równe, idealne. Choć też zdarzają się wśród, jak już rozmawiamy o gwiazdach, osoby, które jednak cenią sobie naturalność. Oczywiście muszą być te zęby równe, białe, ale nie białe, sztuczno białe, tylko naturalnie białe.